Hej, szczęść Boże, witajcie. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Już nadrobiliśmy, co mieliśmy nadrobić. Nie wiem, czy pamiętacie, że nagrałem taki filmik Nadrabiamy i wrzucaliśmy przez ostatni czas razem z moją bratanicą Agnieszką te filmiki, które z różnych powodów jakoś nie miały czasu wejść na mój kanał, więc te wszystkie ostatnie filmiki, które były jakoś przeplataniem tej serii w samopołudnie, one już się skończyły, już się wyczerpały. Teraz będą już kolejne na bieżąco, które będą z Ostrowca, z Pniew, z Jarnołtówka, bardzo trudne słowo, trudna nazwa, ale tego możecie się spodziewać, bo bardzo wielu z Was też mówi o tym, że nie wie i chciałoby wiedzieć, gdzie ja się znajduję, gdzie głoszę, co robię. Cały czas jakoś nie mogę się zabrać do tego, żeby postawić na nogi mojego fanpage'a i tam będzie mój kalendarz i tam będzie można to zobaczyć. Mam nadzieję, że teraz wreszcie mi się to uda. I oprócz tego, że dalej będę nagrywał w samopołudnie, będziecie już widzieli na bieżąco te filmiki, które będę dla Was nagrywał. Także będziecie znali mój kalendarz, bo będę go umieszczał na fanpage'u, będę się starał też dokręcać jakieś filmiki, czy z komórki, czy inaczej, tak żebyście coraz bardziej wiedzieli, gdzie ja jestem, gdzie się można mnie spodziewać, gdzie można mnie usłyszeć i jeżeli chcecie, możecie wtedy za mną podążać. Teraz Was pozdrawiam z Chałcnowa. To jest obok Bielska Białej, tuż obok. Jestem teraz właśnie na rekolekcjach dla sióstr Serafitek. A zaraz potem jadę do ojca Adama Szustaka. Jadę, lepiej powiedzieć chyba, lecę do Jerozolimy, żeby tam go przywitać, żeby razem z nim pomodlić się u grobu pańskiego, żeby razem z nim wrócić i ruszyć w dalszą drogę kaznodziejów wędrownych. To najbliższe moje plany. Tak jak powiedziałem, zaglądajcie na mojego fanpage'a. Jeżeli chcecie też zobaczyć, czy jakieś linki do innych filmików, czy jakie książki wydałem, chcecie więcej posłuchać, więcej poczytać, to jeszcze można wrócić do tych filmików. Zaraz tutaj w rogu ukażą się jakieś ikonki, przez które można będzie wejść i zobaczyć, co jeszcze w internecie, czy poza internetem można znaleźć z mojego nauczania. Tymczasem bardzo serdecznie Was pozdrawiam z tej altany. Miejcie się jak najlepiej. Trzymajcie się, z Bogiem. Hej!